Teren jest bardzo podatny na wzrost rozmaitych roślin. Wiele lat na tym cmentarzu nie było działań zmierzających do uregulowania spraw zieleni i troszeczkę był zaniedbany. Udało nam się uzgodnić zasady tej pracy i mam nadzieję, że działania powiatu spowodują uporządkowanie drzewostanu na Leszkowie, albowiem miejsce jest cenne, miejsce jest historyczne, miejsce wymaga jak największego szacunku. Cmentarz wojenny na Leszkowie od dawna wymaga gospodarskiej ręki. Należy do wojewody, a skoro właściciel daleko, to nekropolia wygląda właśnie tak, jak wygląda. Spoczywa tu ponad 2600 jeńców wojennych z okresu I wojny światowej, zmarłych w obozie jenieckim w Pile. Teraz nekropolię ma przyjąć powiat i jest szansa, że jeśli gospodarz tego miejsca będzie bliżej, to i cmentarz będzie wreszcie uporządkowany. Niezbędne są prace związane z wycięciem i przycinką drzew oraz krzewów. I starosta obiecuje, że prace ruszą lada moment. Prawdopodobnie około 300 drzew będzie musiało zostać wyciętych. Wycinka ma rozpocząć się jak najszybciej, bowiem tylko do końca lutego jest aktualne pozwolenie na wycięcie drzew. Przecięte lub wykarczowane zostaną także zbyt rozrośnięte krzewy.